Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych potwierdził formułowane przed 2-3 miesiącami przewidywania dotyczące ożywienia na rynku kredytowym. To ożywienie dotyczy w głównym stopniu kredytów dla osób indywidualnych, kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Tutaj z miesiąca na miesiąc w jednym i w drugim przypadku notujemy rosnącą liczbę placówek bankowych, które to informują nas o tym, że coraz większa liczba klientów pyta o ofertę kredytową, coraz więcej umów kredytowych jest podpisywanych i ta sytuacja dotyczy w równym stopniu i kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych. Nieco mniej optymizmu, ale również tutaj mówimy o optymizmie, obserwane jest w przypadku rynku kredytów dla przedsiębiorstw. Tam około 40% badanych placówek bankowych wskazuje, że również notuje wzrost zainteresowania przedsiębiorców kredytami. W tym przypadku są to kredyty obrotowe, w mniejszym stopniu kredyty inwestycyjne.